Dzień dobry Państwu. Najpierw dygresja. Gdy prezes Mentzen i Korwin-Mikke oficjalnie popali Konrada Berkowicza, zrobiło mi się jakoś dziwnie. Po co decydent wspiera jednego z konkurentów w chwili, gdy wszystkich zaprosił do konkurencji? Ale pomyślałem, nie czepiaj się żółtek, bo przecież jeśli Konrad poprosił swoich kolegów w zarządzie o oficjalne poparcie, to co panowie mieli zrobić? Ja na ich miejscu zrobiłbym to samo. No to teraz przekonujemy do głosowania nad tym. Jak mam to zrobić? Opowiadać o gospodarce? O zasadach, o wolności? Przecież tu wszyscy obecni wiedzą, co od 30 lat co mówię. To można mówić tam do obcych ludzi. No to może przekonywać Państwa, że ja będę lepiej realizował te nasze cele niż Konrad. No ale to samo, przecież Państwo wiedzą, co ja robię od wielu lat. Żadne moje chwalipieństwo nie zmieni Państwa opinii. No to może jakąś taktykę do zwycięstwa. Paru kumpli przekonywało mnie, żeby wystawić dwóch kolegów, tak samo jak pan Berkowicz, żeby w drugiej turze oddali na mnie swoje głosy. A ja postanowiłem, że nie. Skoro mamy razem funkcjonować i tu są moi koledzy i przyjaciele, nie będę robił żadnej taktyki ani żadnych podstępów. Albo wygram w pierwszej turze połową głosów, albo w drugiej turze pan Konrad Berkowicz wygra dodatkowymi głosami swoich kolegów. Pozostaje mi więc powiedzieć tylko to, co Państwo wiecie. Walczymy o to, by nie było panów, którzy mogą nam kazać, jak żyć, wychowywać dzieci, wydawać pieniądze, jak mamy myśleć. Ma być nas więcej. Liczę na to, że jeżeli wygram te prawybory, to moje środowisko, dołączając do Nowej Nadziei, zwiększy nasze szanse. Jak ja wygram, to nie będzie żółtka obok Nowej Nadziei, tylko będziemy wszyscy razem, wspólnie, w jednej grupie. Dzisiaj, w tych wyborach, jeżeli faktycznie walczymy o to, by nie mieć pana, który nam powie, jak myśleć, to wybierzmy tak, jak uważamy za słuszne, a nie jak ktoś żąda od nas, żeby wybrać. Bo inaczej zaprzeczymy swoim ideom, swoim działaniom, swoim zasadom. Do widzenia i do urny z nadzieją. Dziękuję.